I kolejny odcinek programu To Tylko Ja, czyli rozmowy o wszystkim i o niczym. Kolejni wyjątkowi goście. A któż to dzisiaj? Mikołaj Piotrowicz, zapraszamy. Cześć Mikołaj. Dzień dobry. Przywitałeś nas piosenką Do Słońca Leć. Tak. Zabrałeś nas w podróż do słońca. Powiedz mi, czy chciałbyś polecieć w stronę słońca? Tak fizycznie? No, może. Kiedyś. Jak będzie to możliwe? No jak będzie to możliwe, bo tam jest strasznie gorąco, prawda? Mhm. Jesteś wokalistą studia piosenki Melanż, tak? Tak. Od jak dawna śpiewasz? Śpiewam od urodzenia, ale tak tutaj to od 2-3 lat. 2-3 lata? No to długi czas. Lubisz śpiewać? Tak, bardzo. No, właściwie to niezasadne pytanie, bo słyszeliśmy. A jaki repertuar lubisz najbardziej? Gatunek muzyki, tak? Tak, tak, tak. Co lubisz śpiewać? Najbardziej pop też. Masz jakiegoś swojego ulubionego wykonawcę? Nie. Nie? Nie masz jakiegoś takiego swojego idola, na którym się wzorujesz, że chciałbyś być taki jak on? Nie, bo czas się zmienia. Czas się zmienia, no to prawda. Czyli nad twoim wizerunkiem, twoim tym scenicznym, to sam pracujesz, czy ktoś ci pomaga?
Trochę sama, ale trochę mama, trochę tata. Dobrze, czyli jesteście taką artystyczną rodziną, tak? To znaczy mama, nie wiem, też śpiewa, tańczy? Mama nie, ale tata gra na gitarze. A, tata gra na gitarze, no to wszystko się zgadza. Czyli, a ty próbowałeś grać na jakimś instrumencie? Tak, kiedyś na keyboardzie, ale to nie było moje. Czyli wolisz śpiewać, tak? Tak. A myślałeś o czymś takim, żeby założyć zespół rodzinny? Tata na gitarze, ty śpiewasz, mama powiedzmy tańczy? No, tak. Czyli coś takiego jest w planach? No jest, jest. Masz już jakąś taką piosenkę dobraną do tego, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, ale to jest wszystko w procesie, to się tworzy. Tak. No dobrze. Mam tutaj dla ciebie przygotowane pytania. Czy wiesz, od kogo są te pytania? Nie wiem. Te pytania są od twoich fanów. Wiedziałeś o tym, że masz grono fanów? Nie. To znaczy, no na pewno masz swoje takie bliskie grono fanów, prawda? Czyli tak jak, nie wiem, mama, tata, no tak, rodzina, to tak. Tak? Ale to są pytania od takich fanów, którzy cię widzieli na różnych występach, bo, no bo brałeś udział w różnych koncertach, występach, prawda? Prawda. Tak. No więc teraz pytanie. Jak myślisz, czy to jest pytanie od fana, czy od fanki? Może od fana. Może od fana. Czy chciałbyś być sławny? No, sława ma swoje zalety i wady. A możesz troszeczkę rozwinąć? Czy... No, jedną z zalet jest na przykład to, że możesz coś tworzyć, masz jakby zawsze pomysł na coś, a minusy są takie, że znajdują się też, że no, nie zawsze wszystko wyjdzie. No tak, to prawda. I oprócz tego, no bycie sławnym, no to tak jak powiedziałeś, to są plusy i minusy, ale sława tak naprawdę jest ulotna. Mhm. Ja słyszałem kiedyś takie powodzenie od mojej pani profesor, pani Haliny Machulskiej, że nie należy gonić sławy, bo jeżeli będzie się ją gonić, to tak naprawdę jej się nie dogoni. A jeżeli się nie będzie jej gonić, to wtedy ona ciebie dogoni. Czyli wnioskując po tym, co mówiłeś, raczej nie gonisz sławy. Nie, raczej nie. Raczej nie. No dobrze. Kolejne pytanie. O czym myślisz, kiedy jesteś na scenie? No to zależy, co się akurat dzieje w tym momencie. Czyli w tym momencie, kiedy śpiewasz na scenie, jesteś tu i teraz, to myślisz o tym, jak zaśpiewać piosenkę, tak? Czyli jak przekazać to, co jest w tej piosence? Tak, czasem też myślę nad słowami, czy żeby dobrze je wypowiedzieć i... Rozumiem. A czy jest ktoś taki, dla kogo śpiewasz piosenkę w danym momencie? No tak, mama, tata, babcia, dziadek. Czyli dla tego swojego bliskiego grona twoich fanów, tak? A masz jakiegoś fanpage'a? Nie. Jeszcze nie? Ale myślisz o tym? No, tak można. Tak można powiedzieć, że to też jest w procesie, tak? Tak. Dobrze. A masz jakiegoś, nie wiem, menadżera? Może twój tata jest jakimś takim, taką osobą, która cię promuje? Nie, jak już to czasem mama i tam pomoże się przygotować do występu i... Dobrze, czyli mama tak bardziej wizualnie, tak? Tak. Tak. Rozumiem. No, czyli masz swojego, jak to się mówi, nie choreograf, bo choreografię chyba sobie też sam układasz, czy też ktoś ci pomaga? Nie, sam. Sam, czyli mama jest kostiumografem twoim na tak. scenie. Dobrze. Kolejne pytanie. Gdzie chciałbyś mieszkać? Raczej w Łodzi. W Łodzi, tak? Od urodzenia mieszkasz w Łodzi?
Tak, bo Warszawa jest dla mnie za duża. Rozumiem, no ale Łódź też jest, już nie pamiętam w tej chwili, którym Trzecim. trzecim miastem, tak, trzecim miastem, ale jednak jesteś wierny Łodzi. Tak, nie za duże, nie za małe. Rozumiem, no to tak jak ja. No ja też mieszkałem w Łodzi, potem chwilę nie mieszkałem w Łodzi, ale jednak wróciłem do Łodzi, bo uważam, że Łódź jest moim miastem. No dobrze, a oprócz tego, gdybyś miał, nie wiem, jakąś możliwość gdzieś mieszkać, gdzieś za granicą, powiedzmy, czy to by była jakaś, nie wiem, może bezludna wyspa? To chyba we Włoszech bym pojechał. Do Do Włoszech. Włoch, tak? Do Włoch. A co cię tam najbardziej, co ci się tam podoba? Nie, bo dla mnie Włochy są takim miastem, który awaryjnym. Rozumiem, rozumiem. No dobrze. Kolejne pytanie. Czy potrafisz grać na jakimś instrumencie? Na keyboardzie podstawy znam, ale tak profesjonalnie to nie. Tak, czyli ty już wspominałeś. A czy wolisz muzykę instrumentalną czy wokalną? Wokalną. Wokalną, czyli na przykład jeżeli, no oprócz tego, że ty śpiewasz, ale jeżeli na przykład masz jakieś takie dni, kiedy jesteś, nie wiem, smutny, to jaką wtedy muzykę, czy w ogóle wtedy, nie wiem, słuchasz jakiejś muzyki na to, żeby sobie poprawić nastrój? Słucham. I wtedy to jest wokalna, instrumentalna? Wokalne. Wokalna, tak? A kogo najczęściej słuchasz? Angielskiego wykonawcy. Czyli muzyka angielska, no, to bardzo dobry gust. Kolejne pytanie, czy komputery są niezbędne? W obecnych czasach tak. Czyli bez komputerów można by powiedzieć, że moglibyśmy nie żyć. Znaczy, żylibyśmy tylko, byłoby nam ciężej. Ciężej, tak? A czy ty lubisz spędzać czas przy komputerze? Kiedyś tak, ale teraz już nie, bo już mam go dość. No tak, teraz raczej osoby w twoim wieku mają przesyt Tak. komputerowy, tak? Także lepiej ten czas spędzać bardziej aktywnie. A jak właśnie ty spędzasz taki wolny czas, kiedy możesz odejść od tego komputera, to jak go spędzasz? Słucham muzyki najczęściej i robię muzykę. Tworzysz muzykę, tak? No tak, czasem się zdarza. Tata ci pomaga? Nie, bo tata ma bardzo dużo pracy. Rozumiem, ale jeżeli inny, powiedzmy, miałby tam chwilę wolnego, no to. No to tak. Nie, no to tak, no, przecież sam powiedziałeś, że ten zespół rodzinny jest w planach, także na pewno coś z tego wyjdzie. Dobrze, a czy ty lubisz tańczyć? Nie. Nie? Nie, nie Nigdy lubię. nie myślałeś o tym, żeby tańczyć? Nie. Czyli jeżeli śpiewać, to raczej bez tańca Tak. i wszystko takimi ascetycznymi środkami, tak? Bez żadnej otoczki. No dobrze. A kto jest takim twoim największym idolem? Muzycznym. Ogólnie. Może to być muzyczny, może to być jakiś tam ktoś inny. Nie mam raczej takiego. Nie masz jakiegoś takiego wzorca, idola? Nie. Dobrze. Czy oprócz muzyki masz jakieś inne pasje? Oprócz muzyki. Nie, raczej A chyba nie. jakieś sporty? A, sporty, bieganie. Bieganie, czyli aktywność taka sportowa to jest bieganie. A miałeś jakieś sukcesy w bieganiu? Nie, ja raczej tak. Raczej to tylko tak amatorsko i dla Tak. siebie, tak? No dobrze. Wiem, że masz przygotowaną jeszcze jedną piosenkę dla nas, tak? Tak. Co to będzie za piosenka? Przebudzenie i kara. Przebudzenie i kara. Dobrze, czy jest ktoś, komu chciałbyś zadedykować tę piosenkę? Babci. Babci.
Wobec tego dla babci Mikołaja przebudzenie i kara. Mikołaj, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Cię na scenę. Proszę bardzo, scena jest Twoja. Dalej, gdzie nie był nikt, nic nie.